Otwórzmy Słowo Boże na pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 5. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5. Mamy wersy od 21 do 25. Czyli w rozdziale 5 od 21 do końca rozdziału 5. Od 21 do końca rozdziału 5. Ten fragment jest częścią Słowa Bożego, co znaczy, że Bóg chciał, aby ten fragment tu był. To też oznacza, że Bóg chce, aby Kościół wiedział, co ten fragment mówi. I ten fragment jest oczywiście ważny dla Kościoła. On zdaje się wskazywać na pastorów, ale jak zobaczycie, ten fragment w zasadzie mówi do Kościoła. Bo Kościół będzie musiał wiedzieć, co zrobić w temacie pastorów. Zatem cokolwiek tu jest napisane, każdy wierzący powinien wiedzieć, czego Bóg oczekuje w tej sprawie, która tu jest uwzględniona. Od 21 wersu jest powiedziane: zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał i bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej, ukryte pozostać nie mogą. Panie, wierzymy, że to jest Twoje natchnione słowo. Prosimy Cię, abyś pozwolił nam realnie zrozumieć to, co Ty zostawiłeś nam w tym fragmencie. Niech ono działa, niech to słowo przemawia, niech kształtuje nasze serca, myśli i działania. Ze względu na Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Zatem dziś kończymy dość rozległy rozdział 5 pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. Tematem zamykającym ten rozdział są oczywiście przywódcy Kościoła. Paweł powiedział już wiele na temat przywódców lokalnego zboru, bo mieliśmy kwalifikacje pastora, mieliśmy obowiązki pastora, życie pastora, nauczanie pastora, zarobki pastora, grzech pastora, a na końcu pozostała jeszcze jedna kwestia. Powołanie pastora, czyli ordynowanie pastora, czyli wyznaczanie osoby na pastora. Sprawa osób prowadzących lokalne zbory jest naprawdę złożona i poważna, ale również nieraz może się okazać bardzo niebezpieczna. Jeśli starszym kościoła jest człowiek, który się, krótko mówiąc, do tego po prostu nie nadaje w żaden sposób, Kościół odczuje boleśnie gorzkie konsekwencje niewłaściwego, niebiblijnego wyboru osoby na starszego zboru. Lecz same konsekwencje nie są w tym przypadku najgorsze. Dzisiejszy fragment mówi, ostrzega i przestrzega, że Kościół, który bezmyślnie i niebiblijnie powołuje sobie przywódców, może mieć również uczestnictwo w ewentualnych grzechach tych ludzi, których powołał. To już jest naprawdę poważna sprawa. Co więcej, taki Kościół będzie zmuszony do tego, aby naprawdę znosić ciężkie konsekwencje niewłaściwego wyboru duchowych przywódców. Taka kolej rzeczy obowiązuje nie tylko w życiu Kościoła, ale jak doskonale wiecie, z życia codziennego, z życia w tym świecie, tak właśnie wygląda sytuacja, gdy wybiera się osoby na przywódców, na liderów różnych dziedzin sfery tego życia. W różnych sferach życia na tym świecie niewłaściwy wybór przywódcy, polityka bądź szefa musi skutkować w dotkliwych konsekwencjach wobec tych, którzy dokonali złego wyboru. Wiemy, że euforia przed wyborami rządowymi bądź samorządowymi może być wielka pośród naszego społeczeństwa, lecz szybko gaśnie w miarę, gdy okazuje się, że ci, na których ludzie głosowali, nie są w stanie wypełnić albo też nie chcą wypełnić obietnic wyborczych. Tak samo euforia przed wyborem pastora może być wielka, lecz czas zweryfikuje, czy wybór Kościoła w tej materii naprawdę był słuszny.
W rozdziale 9 Księgi Sędziów jest wymowny przykład tego, co się dzieje bądź może się stać, gdy na przywódcę ludu zostanie wybrany człowiek, który nie miał prawa nim być. Pamiętacie, kto jest w rozdziale 9? Przede wszystkim mamy tam osobę Jotama. Jotam ostrzegał ludzi z miasta Sychem, że jeśli wybiorą sobie Abimelecha na swojego władcę i króla, będą tego gorzko żałować. Lud nie posłuchał, lud wybrał Abimelecha. Kilka lat później Abimelech podpalił miasto Sychem, warownię, która tam się znajdowała, i 1000 osób zginęło. Tych ludzi z tego miasta, które wybrało sobie tego człowieka na przywódcę, ponieśli dosłownie śmiertelne konsekwencje ich wyboru. O tym jest poniekąd dzisiejszy fragment. Paweł mówi, nieco przed zakończeniem tego listu, wzywa wręcz do świadomego, mądrego podejścia do tematu wyboru przywódców lokalnych kościołów. Ostatnio mieliśmy wersy 19 i 20 w rozdziale 5. Paweł mówił, żeby przeciwko starszemu skargi nie przyjmować, o ile nie jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. W taki sposób Słowo Boże chroni osobę pastora, aby nikt z łatwością w jednej chwili nie zniszczył bezzasadnie wieloletniego dorobku pracy tej osoby. Następnie w wersie 20 Paweł powiedział, co zrobić, gdy zostanie potwierdzone przez co najmniej dwóch świadków, że faktycznie pastor dopuszcza się grzechu i ani myśli się upamiętać. Jest powiedziane, że należy mu się jawna nagana i takie rzeczy trzeba publicznie eksponować i potępiać, aby każdy widział, że Kościół traktuje grzech poważnie. 21 wers to jest początek naszego dzisiejszego fragmentu. Paweł mówi w ten sposób. Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Te pierwsze słowa Pawła są naprawdę konkretne. On mówi tutaj, zaklinam cię, co należy rozumieć po prostu uroczyście, zobowiązuje cię, Tymoteuszu. Uroczyście, jak gdyby oficjalnie zobowiązuje cię, Tymoteuszu, przed Bogiem, przed Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami. Do czego faktycznie tak solennie Paweł zobowiązuje swojego syna w wierze? Jak mówi wers 21. Abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Czyli dokładnie wyraża to Biblia Tysiąclecia, mówiąc, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością. Zauważcie, w kontekście pastorów, którzy dopuszczają się grzechu, bo taki tutaj mamy kontekst, wers 21 ma ogromne znaczenie, albowiem jeśli wers poprzedni mówił, aby publicznie strofować niepokornych pastorów za ich grzech, a powiedzmy Tymoteusz uczynił sobie wyjątek od tej reguły, tylko dlatego, że pastor, który zgrzeszył w Efezie, to jego dobry przyjaciel, to w takim przypadku Tymoteusz nie kieruje się sprawiedliwością, ale czym? Stronniczością. Paweł wie, i my również wiemy, że faworyzowanie i uprzedzenia i stronniczość prowadzą ludzi do nieobiektywnych wniosków, niesprawiedliwych decyzji i po prostu niesłusznych działań. Należy przyznać, że każdy z nas do jakiegoś stopnia wykazuje się pewnego rodzaju stronniczością i uprzedzeniami. André Gide, francuski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, powiedział w ten sposób. Umysł bez uprzedzeń i stronniczości to prawdopodobnie najrzadziej spotykana rzecz na świecie. Stronniczość i faworyzowanie są obecnie w życiu tego świata w przeróżnych formach i takie widzimy na co dzień. Nepotyzm, mobbing, dyskryminacja to są pewne formy stronniczości, pewne formy uprzedzenia bądź faworyzowania. Stronniczość, faworyzowanie pewnych osób ma na celu okazanie im przychylności, czy to życzliwości, czy pewnych korzyści, lecz pewnym kosztem. Pewnym kosztem. Najogólniej rzecz biorąc, kosztem sprawiedliwości, kosztem uczciwości, kosztem faktów, czy też kosztem prawdy. Paweł zobowiązuje Tymoteusza, spójrzcie, przed samym Bogiem, przed Jezusem Chrystusem i przed wybranymi aniołami, aby kwestie oskarżeń wobec pastorów i grzechów pastorów rozpatrywał bez uprzedzeń, bez stronniczości. Ktoś kiedyś powiedział, uprzedzenia oszczędzają nasz czas, gdyż pozwalają wyrobić sobie opinię bez jakiegokolwiek przyjrzenia się faktom.
Leniwy człowiek uprzedzeniem zastępuje myślenie. Czyli naturalnie nasuwa się pytanie, dlaczego Paweł przywołuje tutaj obecność samego Boga, Chrystusa i wybranych aniołów, gdy zobowiązuje Tymoteusza do uczciwego zajęcia się grzechami pastorów? Dlaczego on zobowiązuje go w obecności Najwyższego? Odpowiedź brzmi w ten sposób. Albowiem Bóg, Jezus Chrystus i wybrani aniołowie, spójrzcie, widzą, przyglądają się i obserwują to, jak Kościół zajmuje się sprawą niepokornych pastorów, o których była mowa w poprzednim wersie. Tych pastorów, którzy trwają w grzechu mimo napomnień, ani myślą się upamiętać, jak Kościół w ogóle podchodzi do tematu grzechu osoby, która jest częścią życia Kościoła. Tu mamy echo niejako obietnicy Jezusa z Mateusza 18, który zapewnił, że tam, gdzie dwóch lub trzech wierzących gromadzi się w Jego imieniu, aby zająć się sprawą grzechu, aby przeprowadzić dyscyplinę kościelną wobec grzesznej osoby, to w takich sytuacjach Jezus jest obecny pośród wierzących tego Kościoła w sposób szczególny. Jezus jest z nami, jak wiemy, zawsze, aż do skończenia świata. Lecz przy biblijnym zajmowaniu się grzechu w życiu lokalnego zboru Jezus zapewnia o swojej szczególnej obecności i obecności Jego mocy, obecności Jego autorytetu, gdy Kościół wiernie rozpatruje sprawę grzechu, który się pojawił w Kościele. Czyli dyscyplina kościelna, zauważcie, czyli ta Boża procedura, na mocy której Kościół biblijnie zajmuje się kwestią osoby, która popełniła grzech, to nakaz Boży. To jest nakaz Boży. Jezus zostawił swojemu Kościołowi trzy zarządzenia, które Kościół ma regularnie praktykować do czasu, aż Pan przyjdzie. Chrzest, wieczerza pańska i dyscyplina kościelna. Ta ostatnia zdaje się być najczęściej ignorowana, bo ludzie nie mają problemu z tym, żeby praktykować chrzest, wieczerzę pańską, ale dyscyplina kościelna to jest kwestia kontrowersyjna pośród zborów. Zwróćcie uwagę, co Jezus powiedział. Przytoczę ten fragment, bo ma naprawdę ogromne znaczenie w kontekście dzisiejszych wersów. Paweł, Jezus mówi w Mateusza 18, jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, mówiliśmy o tym ostatnio, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin celnik. My to wiemy, my to słyszeliśmy, ale spójrzcie, co się często zapomina, to jest to, co Jezus mówi dalej. Teraz spójrzcie na to, co Jezus mówi dalej w Mateuszu 18. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Boga Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jezus nie chce tutaj powiedzieć, jak się dziś sądzi, że każde spotkanie dwóch lub trzech chrześcijan gwarantuje obecność Jezusa pośród nich. Bo wtedy musielibyśmy przyjąć, że Jezus do nas nie przyjdzie tak długo, jak jesteśmy sami. Jak jestem sam w swojej komorze i się modlę, Jezusa tam nie ma. Musimy zrozumieć, że Jezus zapewnił nas o swojej obecności i będzie z nami i jest tym jednym samotnym chrześcijaninem, który ma się dobrze, ale też z tym, który cierpi prześladowania. Jezus tam jest. Zatem to, co Jezus tutaj chce powiedzieć, w towarzystwie dwóch i trzech ludzi, którzy się gromadzą w Jego imieniu, On zapewnia tutaj Jego szczególnej obecności Jego mocy i autorytetu wtedy, jak widzimy w kontekście, gdy Kościół gromadzi się w imieniu Jezusa, aby rozstrzygnąć sprawę grzechu z życia Kościoła. On zapewnia, że nie zostawi Kościoła, gdy będzie podejmował trudne decyzje i będzie się zmagał z taką przeciwnością i gwarantuje, że Jego obecność tam jest, a to z kolei zobowiązuje Kościół do tego, żeby jak najlepiej zająć się sprawą grzechu.
O tym świadczą słowa Jezusa z Mateusza 18. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Przez co Jezus mówi nam, że zauważcie, biblijne działania Kościoła wobec grzeszącego człowieka w zborze, pastora bądź nie pastora, są przez Boga honorowane i wiążące. Biblijne działania, zauważmy, czyli zgodne z wolą Bożą, są przez Boga honorowane i wiążące. Dlatego jest to tak ważne, żeby do sprawy grzechu podchodzić jak najpoważniej, jak najbardziej biblijnie. Nic dziwnego, że Paweł tutaj przywołuje w wersie 21 obecność Boga, Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, albowiem oni są obecni i obserwują, gdy Kościół zajmuje się grzechem wierzących w zborze. Oni to wiedzą. Oto dlaczego Tymoteusz, jak i nasz Kościół, wezwani jesteśmy do rozstrzygania spraw grzechu bez uprzedzeń, bez stronniczości, bo sam Bóg faktycznie się przygląda, czy, co Kościół chce zrobić z tym grzechem, czy uda, że go nie było, że nikt mnie nie obraził grzechem, łamiąc moje święte prawo? Czy też podejdzie do tego tak, jak powinien podejść? Czy Kościół będzie próbował zamiatać grzechy pod dywan? No bo jeśli usunie pastora za grzech, to kto będzie służył? Przecież nie mamy nikogo, kto by głosił kazania. Jeśli zdejmiemy pastora ze stanowiska, to z czego on będzie żyć? Jeśli usuniemy pastora, to cały nasz Kościół okryje się hańbą i nikt do nas nie przyjdzie i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko bardzo pragmatyczne przyczyny i powody, ale nie biblijne. Żaden z tych powodów nie bierze pod uwagę tego, co mówi Biblia i czego Bóg chce, aby Kościół faktycznie to czynił. I niektórych pewnie to intryguje kwestia wybranych aniołów, o których Paweł tutaj mówi, do których nawiązuje. Paweł oczywiście w swoich listach nieraz nawiązuje do aniołów. Pamiętamy w 1 Koryntian 4, wers 9, Paweł powiedział, że wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. W 1 Koryntian 11, jak wiecie, też jest ta ciekawa, bardzo zwięzła fraza, że kobieta powinna mieć na głowie znak uległości ze względu na aniołów, co też sugeruje, jak gdyby aniołowie wpatrywali się w życie Kościoła Bożego. Możliwe, że Paweł mówi o wybranych aniołach, nie po prostu aniołach, ponieważ są też tacy aniołowie, którzy, uwaga, nie są wybrani, którzy nie są po stronie Bożej. I dobrze wiemy, że Biblia o tym świadczy. Jest niemała część aniołów, którzy są upadli, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, którzy służą szatanowi i z szatanem i to nie są wybrani aniołowie, ale upadli aniołowie. Stąd też Paweł chce wyróżnić tutaj aniołów, którzy są przy Bogu i którzy powtórnie przyjdą w chwale Jezusa wraz z Chrystusem. O nich też Jezus sam świadczy. Czyli to są aniołowie, którzy Jezusowi towarzyszą i teraz i przy Jego przyjściu. To są aniołowie, którzy należą do Boga. Zatem podsumowując, sprawa grzechu w Kościele każdorazowo ma być rozpatrywana poważnie i uczciwie. Czyli Kościół nie przymyka oka, bo przywódcy Kościoła zgrzeszyli albo jakiś członek Kościoła zgrzeszył. Kościół nie zamiata grzechu pod dywan, bo na przykład największy bogacz zdecyduje się odejść z Kościoła, a z nim odejdą jego pieniądze. Kościół nie ignoruje grzechu, bo ten, co zgrzeszył, jest wierną osobą, która od początku jest w Kościele i nie chcemy jej zasmucić i tak dalej. Kościół musi podejść do tego biblijnie, w duchu miłości i pokory. Gdyby zbór był stronniczy, postąpiłby z uprzedzeniem, to nie byłby posłuszny temu, co tutaj jest powiedziane w Słowie Bożym. Tryon Edwards powiedział, że uprzedzony człowiek nie posiada opinii. To opinie posiadają jego. Grzech. To jak Kościół lokalny podchodzi do tematu grzechu, mówi wiele o tym, jak Kościół podchodzi do tematu Słowa Bożego. Bo jeżeli Kościół rozumie, że ten fragment tutaj to są wypowiedziane słowa samego Boga, to Bóg powiedział, to w zasadzie on rozumie, że faktycznie kwestię grzechu trzeba sprawiedliwie zrealizować. Trzeba rozstrzygnąć uczciwie, bez stronniczości, ponieważ Bóg, Chrystus i aniołowie obserwują Kościół, jak podchodzi do tematu grzechu. Wers 22 mówi, żeby rąk na nikogo pochopnie nie wkładać. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Samego siebie czystym zachowaj. Wers ten, posłuchajcie, ten wers w moim przekonaniu powinien być wygrawerowany
w każdym jednym lokalnym kościele, nie na zewnątrz, ale wewnątrz ścian budynku, aby każdy o tym pamiętał i żeby każdy chrześcijanin nauczył się tego wersu tak, jak uczył się Jana 3,16, że Bóg tak umiłował świat. Ten wers jest tak ważny, że jak na ironię po prostu często przeoczany. Właśnie ignorowanie tego wersu i nieposłuszeństwo wobec tego wersu doprowadziło do podziałów i zniszczeń w wielu kościołach na przestrzeni lat. Wers 22 mówi o tym, aby lokalny zbór odznaczał się niezbędną ostrożnością w powoływaniu ludzi do służby pastorskiej. Zbór, jak powiedziałem, ten fragment dotyczy kościoła, jak kościół ma żyć, jaki ma być, jakie ma mieć myślenie. Wyrażenie rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, ona znajduje się w kontekście starszych i pastorów. Zatem jest to odniesienie do tego symbolicznego gestu nałożenia rąk na osobę, która jest oficjalnie wprowadzana na urząd pastora w lokalnym zborze. To nałożenie rąk, ono ukazuje, że osoba, na którą Kościół nakłada ręce, jest osobą, za którą Kościół się modlił, którą Kościół sprawdził w świetle Słowa Bożego, tak, że spełnia kwalifikacje Boże na pastora. I z tego powodu Kościół publicznie i oficjalnie ukazuje przez nałożenie rąk, że ten człowiek jest wyznaczony w sposób biblijny do służby Bożej. W Dziejach Apostolskich 14, 23 wers mamy napisane, a gdy przez wkładanie rąk, tam jest Paweł też, przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Zatem mówiąc, rąk na nikogo pochopnie nie wkłada i Paweł wzywa Kościół, aby skrupulatnie zbadał kwalifikacje pastora, które podał w trzecim rozdziale, żeby ustalić, czy kandydat faktycznie może być starszym zboru. W rozdziale trzecim Paweł powiedział, że starszym kto nie może być? Osoba świeżo nawrócona. Ale tutaj z kolei mówi, że na pewno starszym nie może być osoba, która nie ma kwalifikacji, to trzeba sprawdzić, zanim nałoży się na osobę rękę. Jeżeli Kościół zlekceważy to napomnienie, to może się, uwaga, ukazać, że będzie współodpowiedzialny za grzechy, których ten pastor ewentualnie się dopuści, również za nadużycia, których on ewentualnie się dopuści w służbie. I do tego nawiązuje fraza z wersu 22, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. To jest poważna sprawa. Jeśli Kościół nałoży ręce na osobę, stwierdzając, zbadaliśmy temat, ten kandydat jest biblijnie kwalifikowany na pastora, modliliśmy się w tej sprawie o Boże prowadzenie, zbadaliśmy pismo w tej materii, poznaliśmy tego kandydata, wspólnie stwierdzamy, że może być mianowany pastorem naszego zboru. Jeśli ten cały zbór wie, że cały ten proces przeszedł biblijnie, ewentualne grzechy i nadużycia tego pastora nie będą winą Kościoła. Oni zrobili to, co mieli zrobić. Nie są przeto winni cudzych grzechów. Jeśli jednak Kościół nie posłuchał Słowa Bożego, myślał, że jest mądrzejszy od Słowa Bożego, zlekceważył biblijne wytyczne, aby ostrożnie wybierać starszych Kościoła, to za ewentualne grzechy tego pastora Kościół również będzie winny. Ktoś go tam umieścił jednak. Ktoś dał mu pozwolenie, by robić te rzeczy, które robi. Jeśli wierzący chcą na pastora osobę, co do której wiedzą, że ma problem z grzechem albo obrała jakąś herezję i żyją tą iluzją i przekonaniem, że kiedyś on na pewno dojrzeje i zmieni się i ta herezja przestanie być herezją, bo będzie czytał więcej Słowa Bożego, a ten grzech, który mu towarzyszy, no cóż, kto z nas nie grzeszy, na pewno kiedyś też zmądrzeje i przestanie grzeszyć. Jeżeli Kościół myśli, że jest mądrzejszy od Słowa Bożego, dlatego wyznaczy osobę, która się nie nadaje na pastora, będzie winien grzechów tej osoby, której ewentualnie ona się dopuści. Bo Kościół niejako sankcjonuje popełnianie przez niego grzechów. I w podobnym tonie też wypowiada się Jan w swoim drugim liście. Pamiętacie, co on tam mówi? Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, kto go bowiem pozdrawia, co robi, uczestniczy w jego złych uczynkach. W obecnym czasie mianowanie starszych przewodników bądź pastorów odbywa się, jak mniemam, z uwzględnieniem w wielu przypadkach kwestii aspektów pragmatycznych, a nie biblijnych. Kościoły pastora mieć muszą. Kościoły muszą mieć kogoś, kto będzie je prowadził. Gdy przychodzi do wyboru kandydata na starszego zboru, Kościół obiera jedną z dwóch możliwych dróg. Pierwsza, albo pamięta
wers 22 tutaj. Dlatego nie ulega presji ludzi w kościele, nie ulega presji społeczeństwa, nie ulega presji innych kościołów, aby szybko mieć jakiegokolwiek człowieka w służbie pastorskiej. Ostrożnie, cierpliwie podchodzi do tematu wybrania pastora. Kościół się modli, Kościół bada pismo, aby poznać doskonałą wolę Boga w kwestii wyboru pastora. Kościół się modli. Kościół się modli i Kościół jeszcze raz się modli, uzupełniając tę modlitwę czym? Postem. Gdyż Kościół bada pismo, a ponieważ bada pismo, to wie, że jest napisane w Dziejach Apostolskich 14, wers 23, że wyznaczenie starszych w zborach miało miejsce wśród modlitw oraz postu. Czyli Kościół nie panikuje, gdy nie ma pastora. Co my powiemy ludziom? Jak ludzie do nas przyjdą? Jesteśmy niewiarygodni. Nie, Kościół się nie stresuje, myśląc, co powiemy ludziom, którzy przychodzą i zapytają, czemu nie ma pastora. Kościół najzwyczajniej w świecie ufa Bogu, bo wierzy, że Słowo Boże jest mądre, a my mamy być po prostu posłuszni Słowu Bożemu, a nie zmieniać Jego zrozumienie. Czyli jeśli Słowo mówi, rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, znaczy to, że Kościół pochopnie do służby nikogo wyznaczać nie ma prawa. Wymagana jest ostrożność. Niestety, ponieważ wers 22 nie jest dziś traktowany zbyt poważnie, kościoły obierają tą drugą drogę, czyli drogę pragmatyzmu. Weźmy szybko kogokolwiek, by prowadził zbór. Z czasem pewnie zrobi postępy, będzie pastorem z prawdziwego zdarzenia, z czasem porzuci grzech, który go charakteryzuje, może zmądrzeje. Jeśli kościół wybiera pośpiesznie do służby kogokolwiek, aby wypełnić tylko etat pastora, niejako sam siebie krzywdzi. Bo zauważcie, możesz mieć pastora, ale to oczywiście nie oznacza jeszcze, że masz pasterza. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 10, że owcami może zajmować się pasterz, ale również kto? Najemca. Najemca. Jeżeli twoim pastorem jest ktoś, kto jawi się bardziej jako najemca, to masz problem. Jaki jest problem z najemcą? Jezus powiedział w Jana 10, najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem. I co? To jest największy problem najemnika. Nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Czyli Kościół może mieć pastora, ale pytanie brzmi, czy ten pastor jest pasterzem, który jest gotowy oddać swoje życie za owce, czy najemnikiem, który nie dba o owce, tak że gdy przyjdzie problem z Boże, on odchodzi. Nie chce być pastorem. Gdy zobaczy, że coś mu przeszkadza, odejdzie. Gdy widzi niebezpieczeństwo, zboże też odejdzie, zostawi owce, bo nie jest pasterzem, lecz najemnikiem. Ucieknie ze służby. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego czystym zachowaj. Czyli jeżeli Kościół mądrze i ostrożnie wybiera właściwych kandydatów na starszych, zgodnie z tymi wytycznymi, jakie mamy w tym liście, to nawet jeżeli pastor w przyszłości uczyni coś nie tak, bądź zgrzeszy, Kościół pozostanie czysty i samego siebie czystego zachowa. Czyli nie będzie w takim przypadku oczywiście uczestnikiem cudzego grzechu. Tutaj jest wezwanie, żebyśmy zachowali siebie bez winy jako czyści od grzechu nie tylko cudzego, ale i własnego. Mamy być niewinni. Wers 23. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Ktoś powie, co ten wers w ogóle tutaj robi. Jak on może tutaj pasować w ogóle w kontekście? A może faktycznie jednak pasuje? Skoro Paweł daje Tymoteuszowi osobiste napomnienie samego siebie czystym zachowaj, na końcu wersu 22, teraz dodaje od razu kolejne napomnienie odnośnie spożywania napojów, bo on dba o jego stan duchowy, ale nie tylko duchowy, lecz również o jego stan zdrowotny, ponieważ go kocha. Czyli mówi się, że nakaz dla Tymoteusza, by unikać spożywania samej wody, wynika z tego, że tak często zanieczyszczona woda w tamtych czasach po spożyciu wywoływała problemy żołądkowe, co jest prawdą. I nawet dzisiaj, jeżeli ktoś napije się zwykłej wody z jakiegoś źródła czy rzeki, może spodziewać się dolegliwości ewentualnie. Alkohol zawarty w winie po zmieszaniu z wodą miał zwalczać drobnoustroje, które znajdowały się w zanieczyszczonej wodzie, przez co woda zmieszana z odrobiną wina miała poprawić stan zdrowia Tymoteusza. Dlaczego Tymoteusz w ogóle decydował się, aby pić samą wodę? Zastanawialiście się nad tym? Mimo, że uprzykrzało mu życie, on wiedział, że coś jest nie tak z jego zdrowiem, mimo, że wiedział, jakie będą skutki picia samej wody, pił jednak samą wodę. Mówi się,
że Tymoteusz nie chciał być oskarżany o nadużywanie wina. Jak wiecie, w wcześniejszym rozdziale Paweł powiedział, że osoba, która jest starszym, nie może być znana z tego, że nadużywa wino. Może Tymoteusz obawiał się, a wiemy, że tam heretycy i fałszywi nauczyciele w Efezie byli, obawiał się, że ktoś kiedyś zarzuci mu, że mając kontakt z winem, to z pewnością nadużywa wino, więc Tymoteusz w swojej gorliwości może nie chciał pokazać czegokolwiek, co mogłoby być okazją do oskarżenia go. Ale mówi się też, że Tymoteusz mógł być pod pewnym wpływem nauk fałszywych nauczycieli. Jedne z tych nauk, jak widzieliśmy w poprzednim rozdziale, w czwartym rozdziale na początku, te nauki demoniczne mówiły o tym, że pewnych pokarmów nie można spożywać, które przecież Bóg stworzył, aby je spożywać z dziękczynieniem. Więc Tymoteusz może w ramach pewnej ascezy mógł zdecydować, nie będę spożywał wina, bo tak wydaje się to być słuszne i mądre. Bez względu na to, dlaczego on zdecydował się po prostu spożywać samą wodę, Paweł mówi mu, że ma spożywać wodę, lecz w połączeniu z winem i uwaga, jest tu powiedziane po trosze, nieco wina. Niektórzy wykorzystują ten wers, aby uzasadnić ich nadużywanie wina. Tu jest powiedziane po trosze wina, uwaga, to też jest ważne, nie dla przyjemności, lecz ze względów medycznych. To też ma znaczenie. Co nam to mówi? Że pastorzy, jak i chrześcijanie mają dbać o swoje zdrowie. Biblijnie rzecz biorąc. I teraz mają dbać o swoje zdrowie na tyle, na ile jest to w ich mocy. My nie na wszystko mamy wpływ, jednak nie jest prawdą, że na nic nie mamy wpływu, bo na jakieś rzeczy dotyczące naszego zdrowia mamy wpływ. Pewnych schorzeń nie unikniemy, niemniej jednak pewne realne schorzenia możemy uniknąć, jeżeli będziemy mądrze zarządzać naszym życiem. Myślę, że żyjemy w świecie, gdzie naprawdę można w sposób obiektywny, faktyczny, oficjalny stwierdzić, że istnieją kategorie tego, co jest zdrowe i tego, co nie jest zdrowe. W każdym jednym sklepie znajdziecie paczki z papierosami, które mają nie tylko napis, jak to szkodzi, ale też obrazek, aby zniechęcić do zakupu, co pokazuje, że nikt nie może powiedzieć, nie wiedziałem, że papierosy nie są zdrowe. Ten świat już określił, co jest zdrowe, a co nie. Jesteśmy w stanie do jakiego stopnia zdecydować o tym, czy prowadzimy zdrowy tryb życia, czy nie, czy mamy zdrowy sposób odżywiania się, czy nie. Mój ojciec zmarł w wieku nieco ponad 50 lat ze względu na podupadek na zdrowiu, ale ten podupadek na zdrowiu, jak się później okazało, był wynikiem jego złej diety, albowiem na emigracji, gdy pracował za granicą przez wiele lat, jadł tylko żywność z puszki i spożywał alkohol. Kto wie, ile jeszcze i czy teraz jeszcze mógłby żyć, gdyby żył mądrzej w tej materii. Na coś trzeba umrzeć, mówi się w tym kraju, zgadza się? I tutaj chyba z tym się zgodzimy, a niemniej pytanie nie brzmi, na co umrzesz, ale kiedy umrzesz? To jest chyba ważniejsze pytanie. Nie chodzi o to, na co umrzesz, chodzi o to, czy umrzesz wcześniej, czy później, czy będziesz żył krócej, czy jednak dłużej. Wers 23 sugeruje nam nawet, jakby nie było, że cechą odpowiedzialnego stylu życia jest umiarkowanie. Bo jest tu powiedziane, używaj nieco wina, po trosze wina. Stąd obżarstwo i pijaństwo jest oczywiście grzechem. W kontekście dzisiejszego fragmentu to przede wszystkim pastorzy są odpowiedzialni o to, aby dbać o własne zdrowie, aby dawać przykład rozsądnego stylu życia, mądrego podejścia do jedzenia i picia. Wers 24 mówi, że są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Więcej światła na zrozumienie tego wersu daje Biblia Nowego Przymierza, gdzie jest powiedziane, że grzechy niektórych osób są tak oczywiste, że trafiają na sąd, zanim jeszcze dotrą oni sami. Natomiast grzechy innych ciągną się za nimi. Więc to, co Paweł tutaj chce powiedzieć, ma jak najbardziej sens w świetle tego, co nam mówił odnośnie grzechów pastorów i ostrożności, aby nie być pochopnym w szybkim wybieraniu pastora w kościele. Ogólnie rzecz biorąc, wers 24 mówi nam, że pewni ludzie z góry nie muszą być nawet brani pod uwagę jako kandydaci, można ich od razu wykluczyć, ponieważ ich styl życia i ich grzeszny sposób życia jest tak oczywisty dla wszystkich, że on nie może być po prostu kandydatem na pastora. Albowiem wers 24 mówi, że są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Widzisz człowieka w kościele, ktoś zaproponował go na pastora, myśli sobie, to dobry pomysł, po czym tematu kościół w ogóle nie podejmuje, a myśli sobie, nie, tam jest za dużo zmagań, jest zniewolony tym, to on nie może być przedstawiciel kościoła, tutaj musimy znaleźć kogoś innego albo poczekać, żeby Bóg zadziałał swoje dzieło w tym człowieku.
Jego grzechy po prostu są tak jawne, że idą przed Nim, że te grzechy widzisz wcześniej niż Jego samego nawet. One aż krzyczą. Najgorsze jest to, gdy Kościół mimo wszystko forsuje kandydaturę takiej osoby na pastora, mimo że grzechy tego człowieka są jawne i idą przed nim. To jest po prostu rażąca głupota Kościoła i nieposłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Stąd też rąk na niego nałożyć nie można. Ale jest też druga część wersu 24 i ona mówi z kolei, że są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Co znaczy, że ich grzechy nie idą przed nimi, ale za nimi. Dlatego grzechy tych ludzi póki co nie są jawne do Kościoła, lecz Kościół dowie się, że w ich życiu są pewne niedomagania, są niedoskonałości i grzechy. Niemniej nastąpi to z czasem. Najbardziej prawdopodobne w ramach procedury weryfikacyjnej, gdy osoba jest wybierana przez Kościół na pastora. Czyli w wersie 24 mamy jednak jeden z głównych powodów, dla którego umieszczanie ludzi w służbie pastorskiej należy przeprowadzać powoli i ostrożnie. Właśnie ze względu na to, że grzechy niektórych ludzi dopiero później, z czasem się ujawniają, z czasem okazuje się, że osoba na przykład chce być pastorem, ale dla niewłaściwych powodów. Bóg zadba o to, aby we właściwym czasie upublicznić grzechy, które człowiek skrupulatnie skrywa. Jezus powiedział, nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Zauważcie wers 25 i ostatni. Podobnie jest i z dobrymi uczynkami. Są jawne, ale i te, z którymi rzecz ma się inaczej ukryte, pozostać nie mogą. Czyli analogicznie do poprzedniego wersu Paweł mówi, że dobre życie, dobre czyny pewnych ludzi wręcz krzyczą i dowodzą, że ci ludzie absolutnie nadają się na pastorów. To jest człowiek z powołania. On może być pastorem. Jeśli jednak z pewnych powodów Kościół jeszcze nie wie o tych dobrych czynach, które obiektywnie, faktycznie tam są, to Paweł mówi, że te dobre uczynki również nie mogą pozostać na długo ukryte. Czyli w ostatecznym rozrachunku, sąd ostateczny, przed którym każdy z nas stanie, objawi to, co ukryte, czy to były dobre uczynki, czy to były ukryte grzechy. Ale w doczesnym rozrachunku, tutaj, jak żyjemy, Paweł chce, abyśmy wiedzieli, że będą sytuacje, w których Kościół z łatwością będzie mógł ocenić, że osoba z pewnością nadaje się na pastora, bądź z pewnością nie może być pastorem. Bądź nie może być pastorem. Będą również sytuacje, w których to dopiero mądry, biblijny proces weryfikacyjny, który jest przeprowadzany przez Kościół w oparciu o Słowo Boże, wykaże, czy osoba nadaje się na pastora, czy nie. Dlatego jeżeli kandydat na pastora, który nie jest znany z grzechu, ale jego dobre uczynki też póki co jeszcze nie są znane, Paweł mówi, aby Kościół przedwcześnie go nie skreślał jako kandydata. Niech mu się przyjrzy. Bo może się okazać, że sprawdzając go i poznając go, Kościół odkryje wiele cennych cnót tego człowieka, wiele dobrych czynów, które były zakryte, a przecież nie mogą pozostać zakryte. Ktoś powie, no dobra, no ale po co mi ta cała mowa o dobrych uczynkach i grzechach i to jeszcze pastorów? Po co mi to? Powiem wam dlaczego. Bo kościoły nierzadko omamione są umiejętnościami osoby do tego stopnia, że nie poznają serca tej osoby. Tym samym Kościół jest zauroczony erudycją kandydata na pastora, teologiczną wiedzą, zręcznością oratorską, darem przemawiania, przyjazną osobowością. I decydują się wybrać taką osobę na pastora ze względu na te rzeczy, na te umiejętności, nie rozeznając jeszcze, jakie jest serce tego człowieka. Czy to jest Boży człowiek, czy to jest mąż Boży, czy po prostu coś umie, czy jest zręczny w tym, co robi i by się po prostu w ten sposób nadawał. Jak to ujął jeden z komentarzy, broń Boże, aby Kościół dał się omamić umiejętnościami osoby, gdyż może się okazać, że za nimi kryje się złe serce. Czyli nie myśl sobie, że ten fragment nie ma nic wspólnego z tobą, ani ze mną. Bo choć od wersu 17 do końca rozdziału 5 Paweł mówi o służbie starszych, o ich wypłacie, o ich grzechu, powołaniu do służby, to Słowo Boże, które jest w pełni pożyteczne do nauczania, jak wiemy, poucza nas w tym fragmencie, że twoją odpowiedzialnością jest mądre, ostrożne i biblijne wybieranie twoich przywódców duchowych. Zlekceważysz ten fragment, wybierzesz niewłaściwą osobę na pastora, będziesz pochopnie wybierać pasterza,
lub wybierzesz osobę znaną z grzechu, skończysz źle. I nie możesz powiedzieć, że słowo nie ostrzegało. Ten fragment uzmysławia wierzącym, że to, pod jakim duchowym prowadzeniem są, ma ogromne znaczenie. Po drugie, czy jesteś świadomy, że możesz faktycznie uczestniczyć w cudzych grzechach, jeżeli nie wiesz, jak wybierać sobie przywódców duchowych? Na koniec, ogólna nauka, która płynie z dwóch ostatnich wersów tego rozdziału, dla mnie i dla ciebie, zauważcie, jest taka, że nic nie może pozostać ukryte. Wręcz przeciwnie, Pan uczyni wszystko jawnym. Paweł mówi w 1 Koryntian 4, przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Pytanie, jakie kieruję do każdego z nas tutaj, w oparciu o ten fragment. Jakiego rodzaju osobą jesteś? To jest niesamowicie poważne pytanie. Dlaczego? Bo zadaj sobie pytanie, czego ludzie z czasem dowiedzą się o tobie? Bo nic nie może zostać ukryte. Czy jesteś bardziej grzeszny, niż myśleli, że jesteś, czy jesteś bardziej pobożny, niż się im wydawało? Czy twoja rodzina, kościół i inni dowiedzą się z czasem, że jesteś gorszym człowiekiem, czy lepszym człowiekiem? Możesz być w stanie teraz ukrywać twój grzech i możesz to robić skrupulatnie przez wiele lat i póki co skutecznie. Twój problem jest jednak taki, że nie da się tego ostatecznie ukryć. To wyjdzie, Pan to ukaże. Jezus przychodzi powtórnie, by sądzić żywych i umarłych, a gdy przyjdzie, ujawni to za zakryte. Pewni chrześcijanie, może przeoczeni w tym życiu, może pomijani w tym życiu, może niedoceniani w tym życiu, otrzymają od Boga pochwałę w życiu w ostatecznym dniu, ponieważ nie da się ukryć ich dobrych uczynków, one nie mogą zostać ukryte. Ale może są też inni ludzie, którzy teraz byli gloryfikowani, może się okazać, że byli poważani w społeczeństwie, chwaleni za usługi, zostaną przez Boga potępieni, ponieważ ich grzechy tam były, póki co zakryte, ale Pan je obnażył. Bez względu na to, którą z tych osób jesteśmy, każdy z nas potrzebuje Jezusa. Wszyscy potrzebujemy Jezusa. Właśnie dlatego, że zbawienie naprawdę nie polega na dobrych uczynkach, o których dzisiaj była tutaj mowa, lecz wyłącznie na wierze człowieka w Jezusa Chrystusa. Czyli dobre uczynki, czy to jawne, czy ukryte, nie mogą nikogo zbawić, nie mogą nikogo przyprowadzić do zbawienia, albowiem prawda jest taka, że człowiek, który nie jest zbawiony, no realnie rzecz biorąc nie jest nawet w stanie czynić ani jednego dobrego uczynku. Ponieważ według biblijnej terminologii dobry uczynek to ten, który jest uczyniony z uwzględnieniem prawdziwego Boga, ze względu na prawdziwego Boga i w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Jeżeli chcemy mówić o dobrych uczynkach, to zacznijmy od tego, od prawdziwej, czystej, biblijnej definicji. Stąd też tylko osoba zbawiona może de facto czynić dobre uczynki. Ona czyni to, co czyni w imieniu Pana i ze względu na Pana. Czy jesteś zbawiony? Czy oddałeś swoje życie w każdej jego części Chrystusowi, Zbawicielowi? Bo tylko w ten sposób możesz mieć twoje grzechy przebaczone i twój problem grzechu może być rozwiązany. Grzechu jawnego, grzechu ukrytego, grzechu przeszłego, grzechu przyszłego. Pozostaje pytanie, czy zależy nam na tym, żeby ten problem grzechu był rozwiązany. Powinno nam zależeć, bo dobrze wiecie, co mówi Słowo Boże. Wyjście do Hebrajczyków w rozdziale 4, w wersie 12, gdzie Słowo Boże to jest personifikacja samego Boga, że to Słowo jest żywe i skuteczne. Ono jest zdolne osądzić zamiary i myśli człowieka. I nie ma nikogo, kto się może przed tym Słowem ukryć. Powstajmy, proszę, do modlitwy. Panie, dziękuję za Twoje Słowo. Proszę, abyś dał nam roztropne serca i mądre serca, szczególnie w realizowaniu życia Kościoła, który nam dałeś. Proszę, abyś pozwolił nam zawsze mądrze podchodzić do życia w sposób pobożny, abyśmy czasem nie ukrywali niczego, nie oszukiwali samych siebie i innych, ale żebyśmy byli przejrzyści przed Twoim obliczem i przed sobą nawzajem. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.